Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli temat 8 z rozdziału 2, a tym tematem jest terror i przebudowa gospodarki w Polsce w latach 1944-1956. Oglądamy. I tak jak właściwie w temacie, na podbudowie terroru starano się przebudować polską gospodarkę, chociaż mówiło się o odbudowie. Ale to była tylko i wyłącznie taka czczagadka, ponieważ tutaj o jakiejkolwiek właściwie odbudowie nie ma mowy. Oni chcą przebudować całkowicie system gospodarczy w państwie polskim, dlatego potrzebują tego, żeby nikt się nim nie wtrącał, więc jest to terror. Kiedy PKWN zaczęło swoje rządy w Polsce, kiedy ogłosił manifest 22 lipca 1944 roku, rozpoczęła się już tak naprawdę sieczka. Sieczka, która będzie związana z tym, że właściwie Sowieci i komuniści, ci polscy, będą mogli robić na naszych ziemiach wszystko to, co tylko chcą. I nikt nie będzie ich w tym tak naprawdę ograniczać. To będzie wiązało się z obławami, to będzie wiązało się z tym, że będą donosy, później będzie zastraszanie rodziny, zastraszanie osoby konkretnej, byleby tylko się działa cicho. Oczywiście przy okazji tych, którzy są najbardziej niepotulni, nie chcą się podporządkować, czeka ich po prostu więzienie albo ich nawet kara śmierci. Także tutaj no, nie było litości dla nikogo i żeby tylko wprowadzić swoje rządy, społeczeństwo będzie musiało po raz kolejny cierpieć. Po raz kolejny, bo jesteśmy przecież po II wojnie światowej. Ale dlaczego tak robiono? Dlaczego tak postępowano? Bo chciano utworzyć nowy model człowieka z moralnością komunistyczną, czyli taką, która dla partii jest dobra, ponieważ to, co partia mówi, że jest dobre, to jest dobre, a to, co partia mówi, że jest złe, no to jest złe. Czyli generalnie nie ma możliwości takiej, żebyśmy samodzielnie mogli o czymkolwiek decydować. To jest niestety kwestią, która będzie odbijać się czkawką przez kolejne właściwie pokolenia na ziemiach polskich, ponieważ ukształtuje zasada: kto nie z nami, ten przeciwko nam. I to będzie komunistom przyświecać tak naprawdę kolejne lata jako ich tak naprawdę nadrzędny cel działalności. A teraz idziemy sobie do jednej z największych obław, która miała miejsce na naszych ziemiach, czyli obławy augustowskiej, która nosi znamiona ludobójstwa, ponieważ nazwana jest tak naprawdę Małym Katyniem. Mamy rok 1945, w Puszczy Augustowskiej dochodzi do dosyć dużych takich represji wobec polskiego społeczeństwa. Wyłapuje się kilka tysięcy ludzi, umiesza się w obozach filtracyjnych, a następnie się ich likwiduje. I to wszystko dzieje się wtedy jeszcze na ziemiach polskich, ponieważ to była gajówka w miejscowości, właściwie to we wsi Giedź. Natomiast uznaje się, że to były 2000 ludzi, które były zamordowane, ale my nawet nie wiemy, czy to było 2000, czy nie więcej, bo ta Giedź już teraz jest po małej zmianie granic, która nastąpi w latach późniejszych po stronie białoruskiej. Więc zbyt prędko to my się nie dowiemy, ile tych osób tak naprawdę w tej obławie augustowskiej mogło zostać rozstrzelanych, zamordowanych. Na początku powiedziałem o tym, że jest to raczej przebudowa, a nie odbudowa, bo tak naprawdę do odbudowy to przystąpiło swoje społeczeństwo, do odbudowy swoich mieszkań, swoich domów, do tego, żeby wreszcie zacząć normalnie żyć po tylu latach dosyć ciężkiej wojny, która nawiedziła nasze ziemię. Jednak kiedy my odbudowujemy domy, wsie, miasta, komuniści przystępują w tym czasie do przebudowy polskiego tak naprawdę systemu gospodarczego w system centralnie sterowany. I kiedy PKWN ogłosiło swój manifest, zapowiedziało reformę rolną i mówiło się o parcelowaniu majątków powyżej 50 hektarów na mniejszych, bezrolnych chłopów, a na tych województwach zachodnich nawet powyżej 100 hektarów. W związku z tym będzie to się wiązało z tym, że ludzie będą niechętnie do tego nastawieni, bo tracą swoje majątki tak naprawdę bez żadnego odszkodowania. W związku z tym pojawiła się kwestia tego, co mówiłem w klasie 7 w Związku Sowieckim, czyli dobrego albo złego chłopa, człowieka, który jest właścicielem ziemskim. Mówię o kułaku, ponieważ kułak stał się wrogiem tak naprawdę systemowym. Był to chłop, który nie godził się na parcelację, walczył z systemem, no i niestety ponosił dosyć ciężkie konsekwencje. I w wyniku tych reform rolnych, które były zapowiedziane przez PKWN, a wykonane później przez komunistów, przestanie istnieć pojęcie warstwa społeczna w postaci ziemiaństwa. Ziemiaństwo przestało w ogóle funkcjonować. Teraz będziemy mieli rolników, chłopów, którzy będą skupieni wokół pracy dla państwa. Nie dla prywatnej korzyści, tylko dla korzyści państwowej albo i partyjnej. Zależy, jak będziemy do tego podchodzili. Kiedy komuniści rozpoczęli właściwie kwestię reformy rolnej, chcieli skupić wokół siebie tych najuboższych rolników. I generalnie skupienie zawsze najuboższej warstwy ludności jest dla każdej właściwie partii, nawet współcześnie. Mamy rok przecież 2022, końcówkę i przecież wiemy, o czym tutaj do Was mówię. Żeby się im przypodobać, należy coś dla nich zrobić. I wtedy takim 500+, można powiedzieć, było coś, co będzie wiązało się z podziałem ziemi. To, co mówiłem przed chwileczką, czyli parcelujemy większe majątki, rozdajemy ziemię tym najuboższym. Ale umówmy się, początkowo było to całkiem na rękę, ponieważ ci najubożsi dostali ziemię na własność. A przecież w systemie komunistycznym nie ma niczego na własność, nie ma niczego prywatnego. Takie coś w ogóle nie występuje. Dlatego też, kiedy powstaje KOMINFORM, i tutaj musimy wrócić sobie do sytuacji z klasy 8, bo tam o tym KOMINFORMie coś i coś wspomniałem, on jakby wydał dyrektywę mówiącą o tym, że należy wprowadzić spółdzielczą własność tych ziem. A to z kolei będzie wiązało się z kolektywizacją rolnictwa, czyli tak naprawdę upaństwowieniem. Chłopi będą musieli oddawać swoje ziemie, żywy inwentarz, a nawet narzędzia do wspólnych, powiedzmy, prac, gdzie później wszyscy mają się porówno dzielić zyskami. Taka komuna. Oczywiście nigdy to nie będzie miało fizycznie miejsca, ponieważ komuniści zrobili tylko po to, żeby kontrolować gospodarkę w Polsce, no i to będzie wiązało się z tym, że nie będą potrafili tego robić, ponieważ będą dawali konkretne, powiedzmy, że zawyżone czynniki produkcyjne, ale o tych rolnych się będzie zapominało, więc po prostu żywności w PRL-u będzie w sklepach brakować. Stąd będą te puste półki. Ale to jest kwestia zupełnie inna. Idziemy sobie do PGR-u, ponieważ on w końcu musiał się wykształcić. PGR to Państwowe Gospodarstwo Rolne. Jednak zanim ono powstało, no trzeba było to sprawdzać, więc powstawały takie rolnicze spółdzielnie produkcyjne, które nie sprawdzały się w 100% tak, jakby tego komuniści chcieli. Więc te PGR-y miały być takim wzorcowym, socjalistycznym przedsiębiorstwem, które wykaże wyższość kolektywnej gospodarki nad tą indywidualną. No przez to wiele dobrze prosperujących przedsiębiorstw, też rolniczych, czy po prostu gospodarstw, które będą indywidualne, poupadają i to będzie wynikiem właśnie tej kolektywizacji rolnictwa. Prawda jest taka, że to kolektywizacja na pewno nie wejdzie na stałe, ponieważ nie opanuje ona 100% rynku gospodarczego, bo na zachodzie, na Pomorzu będzie to do 40%. Więc te PGR-y będą, ale nie będą tutaj górować nad całością polskiej gospodarki. Chociaż te rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą występować, to PGR-y nie zdominują tego naszego świata. I całe szczęście. Ale to dopiero początek, ponieważ komuniści idą krok dalej. A krokiem kolejnym będzie prowadzenie gospodarki centralnie planowanej albo gospodarki centralnie sterowanej, bo to są jakby wymienne dwie nazwy, których możemy tutaj używać. Chodziło o 1946 rok. Wtedy zaplanowano nacjonalizację przemysłu, czyli przejęcie od przedsiębiorstw indywidualnych całego majątku i upaństwowienie go. Chodziło o przemysł, chodziło o sklepy, o handel, o wszystko. To miało być podporządkowane państwu, ponieważ nasza gospodarka miała być taka, jak była niegdyś w Związku Sowieckim, przynajmniej na początkach jego istnienia, czyli centralnie planowana, a to oznacza, że władze w Warszawie, a dokładnie to pod naciskiem sowieckich, będą podejmować decyzje o tym, jak będzie wyglądać gospodarka w kolejnych latach. Będzie to tak zwana gospodarka planowana, ponieważ będą to plany kilkuletnie, które będą zakładały konkretny wzrost w danej gałęzi przemysłu. I takie dwa plany możemy sobie tutaj jako przykład na początku rzucić. Pierwszym, o którym sobie powiemy, będzie trzyletni plan odbudowy pomiędzy rokiem 47 a 49, no bo 47, 48, 49 są 3 lata. Był to plan odbudowy Polski. Mało tego, że zakończył się sukcesem, to zakończył się jeszcze przed czasem, co komunistów bardzo mocno zachęciło do zrobienia jeszcze większych, dalej idących celów w kolejnym planie, tak zwanym planie sześcioletnim, który będzie realizowany między 1950 a 1955. Chodziło o to, żeby państwo polskie, podobnie jak Związek Sowiecki, przyspieszyło w produkcji głównie to przemysłu ciężkiego, kopalni, więc stworzono huty. Miało to dać robotnikom, właściwie to rzeszom robotników, bardzo dużą ilość pracy, ponieważ miejsc rzeczywiście do pracy wygeneruje się bardzo dużo, a robotnicy są przecież tutaj głównym środkiem zainteresowania, taką siłą napędową dla komunistów, oczywiście sowieckich, no ale też i tych polskich. Ponieważ plan został zakończony zgodnie z realizacją w 1955 roku, ale cele nie zostały zrealizowane. Został zrealizowany tak naprawdę w 2/3, ponieważ przez to, co działo się w ramach tego planu, będziemy mieli deficyty na półkach sklepowych. Ponieważ rolnicy nie będą zainteresowani tym, żeby produkować więcej, ponieważ nie mogą tego robić i nie będą sobie na pewno robić problemów z władzą, która będzie ich tutaj dosyć usilnie pilnować. Ale taki cel ostateczny jednak nie został zrealizowany, ponieważ wykonano raptem 2/3 tego planu, co i tak jest oczywiście dużo i było to wynikiem tak zwanego współzawodnictwa w miejscach produkcyjnych, kopalniach, o czym zaraz będę jeszcze mówił, ale takiego współzawodnictwa nie było przy produkcji rolnej. Dlatego też będziemy mieli dosyć duże braki, deficyty w sklepach w miastach, co będzie wiązało się z tym, że generalnie poziom życia może i lekko się podniósł, natomiast poziom, powiedzmy, nastawienia społeczeństwa do władzy relatywnie spadł, ponieważ wiedzieli, jakie były problemy związane z realizacją tylko i wyłącznie przemysłu ciężkiego, właściwie to z produkcją przemysłu ciężkiego. O produkcji rolnej gdzieś tam po prostu zapomniano. No dobra, idziemy sobie teraz do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli do współzawodnictwa pracy. Pojawiło się ono w 1947 roku w Polsce i miało być jakby na wzór tego, co było w Związku Sowieckim. Tym wzorem miało być to, że ludzie będą się prześcigiwać tak naprawdę w tym, jak wiele mogą wyprodukować, zrobić urobku podczas pracy na kopalni i jak daleko wyciągnąć tak naprawdę normy pracy do góry. Czyli tak naprawdę zawyżyć te normy. To wszystko w latach 30. w Związku Sowieckim było za sprawą Aleksieja Stachanowa, dlatego też takich ludzi, którzy będą przodownikami pracy, którzy będą realizować plany zrobione właściwie na myśl komunistyczną, będą nazywani stachanowcami. Ale mamy takiego jednego, właściwie kilku takich ludzi, o których tutaj warto pamiętać. I w Zabrze był taki górnik, gdzie jak macie jakiegoś górnika jeszcze w swojej rodzinie, byłego górnika, to zapytajcie się o Wincenta Pstrowskiego, który wykonywał niemal 200% normy, która była do wyrobienia na kopalni. A to wiązało się z tym, że inni górnicy byli zmuszani do tego, bo skoro Pstrowski potrafi, a ty nie potrafisz, no to musisz to robić. I w tym momencie Pstrowski staje się bohaterem propagandowym. Ma swoje ulice, ma swoje pomniki, ma swoje szkoły, nawet film o nim fabularny nakręcono. Ale generalnie można powiedzieć, że skończył bardzo mizernie. Dlaczego? Ano dlatego, że zgodnie z takim wierszykiem Wincenty Pstrowski, górnik ubogi, wykonał normę, wyciągnął nogi. Oficjalnie zmarł na białaczkę. Tak władze komunistyczne powiedziały, no przecież nie przyznajesz do tego, że gość był mocno zafiksowany na punkcie tego współzawodnictwa, ponieważ był u dentysty, zostały mu wyrwane 3 zęby, miał siedzieć w domu, no ale nie wytrzymał. Po kilku dniach wrócił na kopalnię i tam doszło do ingerencji tego pyłu całego górniczego do jamy ustnej i to wiązało się później z tym, że wdało się zakażenie, no i chłop wyciągnął nogi. No, w 1948 roku zakończył swój żywot, ale film o sobie ma, więc chyba było warto. Ale wracając jeszcze do tego planu sześcioletniego, mówiłem o tym ciężkim przemyśle i tutaj rzeczywiście coś się pojawiło, ponieważ pamiątki po komunistach mamy praktycznie do dzisiaj. W Krakowie powstała huta imienia Lenina, a wokół tej huty powstało osiedle Nowa Huta, która jest teraz częścią oczywiście Krakowa. Będziemy mieli FSO, czyli Fabrykę Samochodów Osobowych, więc naprawdę będziemy mieli sporo takich punktów, które rzeczywiście komuniści po tych planach po sobie zostawią. Ale pozostał po nich też smród. Smród, który będzie wiązał się z tym, co mówiłem wcześniej, czyli nie będzie dostępnych towarów do zakupu. Pojawi się reglamentacja, czyli będzie to czasowe tak naprawdę odsunięcie od stałych dostaw towarów, albo będą one zastępowane innymi, mniej powiedzmy, że wartościowymi towarami, albo będzie ich tak mało, że trzeba będzie je po prostu ograniczać. Takie ograniczenia będą występowały w Polsce nawet po II wojnie, ponieważ te, które były w trakcie II wojny, nie zostały zniesione. Pojawiły się kartki, talony na konkretną żywność i można było ją kupić tylko w określonych ilościach, na tyle, ile te kartki nam pozwalają, a wszystko było na kartki. Od soli przez cukier, po słodycze, po mąkę, chleb i tak dalej. Istniała możliwość też zakupu czegoś na wolnym rynku, czyli takim, który będzie poza obiegiem komunistycznym, czyli o wiele droższym. Ale dlaczego droższym? Dlatego, że po te podstawowe artykuły żywnościowe kolejki ustawiały się czasami na kilka godzin przed sklepami i czasami bywało tak, że ostatnie osoby z kolejki, dochodząc do punktu sklepowego, nie miały już co kupić. W związku z tym, że jeżeli nie chcemy stać w kolejkach, to płacimy więcej i ten wolny rynek będzie tutaj tym się charakteryzował, ponieważ taki chleb można było kupić do zł 50 mniej więcej za chleb, a na wolnym rynku do około 50 zł. Oczywiście nie są to nasze współczesne, powiedzmy, że waluty, ponieważ wtedy mówimy o zupełnie czymś innym, natomiast w przeliczeniu tak by to wyglądało na przykład w czasach dzisiejszych. Idziemy sobie już do końcówki tego tematu, ale tych kartek to my jeszcze sobie nie odpuścimy, ponieważ te kartki przysługiwały określonej grupie robotniczej. Oczywiście takiej, która była dobra dla gospodarki komunistycznej. Chodziło tu o to, że więcej kartek dostawali ci, którzy byli tymi dobrymi robotnikami i to państwo dzięki nim było poniekąd napędzane. Mowa tutaj na przykład o górnikach, którzy otrzymywali więcej kartek i więcej możliwości zakupu mięsa chociażby. Ale to wiązało się też z takim współzawodnictwem, o którym mówiłem wcześniej, które tam występowało. Natomiast komuniści starali się w ten sposób nagradzać też inne grupy społeczne. Na pewno wybitni nauczyciele, którzy szli z duchem komunizmu, również byli odznaczani, dostawali większe możliwości. Pracownicy naukowi podobnie. Więc generalnie robiono wszystko, żeby sobie podporządkować to społeczeństwo tak, żeby robiło to, czego władza komunistyczna od nich wymaga. To jest główny punkt tego naszego dzisiejszego zainteresowania. Jednakże nie udało się tutaj zapobiec pewnym kwestiom, ponieważ jak już mówiłem o tym wolnym rynku, to stanowiło to dosyć dużym problemem dla komunistów. Dlaczego? Dlatego, że wypowiedziano tak zwaną wojnę o handel, czyli zrujnowano właściwie pojedyncze sklepiki, ponieważ narzucano im bardzo wysokie podatki. Współcześnie też to występuje. Następnie będziemy mieli utrudniony dostęp do artykułów w hurtowniach, czyli będą mieli mniejsze zaopatrzenie niż zwykle i co najważniejsze, w końcu będą musieli po prostu upaść. I to będzie dotyczyło również zakładów rzemieślniczych i tak dalej. Wszystko ma być podporządkowane. Jednak jak się okazuje, system kartkowy szwankował i to dosyć srogo. W 1950 roku dosyć nieoczekiwanie przeprowadzono, bez konsultacji z nikim, reformę walutową. W wyniku tej reformy walutowej zwykły, przykładowy Polak stracił 2/3 swoich oszczędności, ponieważ 3 złote nowe były wymienione na 100 starych złotych. Powstały tak zwane PKO, czyli powszechne kasy oszczędnościowe. Tam trzeba było deponować wszystko, co będzie mogło stanowić dla nas bogactwo. Takim bogactwem na przykład było złoto, srebro, platyna. Wyłączało się stąd użytkowe, powiedzmy, biżuteryjne wyroby, natomiast wszystko inne trzeba było deponować w takim PKO. No i tak jak powiedziałem, w wyniku tej reformy 2/3 oszczędności Polacy stracili. I o to chodziło, ponieważ planowano i w końcu finalnie zakończono system kartkowy w 1953 roku, ale do niego się jeszcze później wróci, w sensie uzupełniając też na przykład wypłaty w walucie złoty polski. Ale to będzie oczywiście w późniejszym okresie czasu. Na tą chwilę to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.